Dzisiaj na tapecie mamy Volkswagenika Passata, 2 litry TDI w Common Railu. Autko klienta naszego z TikToka. Już Wam pokazuję, co robiliśmy i jak to wszystko potem wyszło. I tak, autko w pełnej okazałości Volkswagen Passat. Samochodzik mamy w tej chwili na rolkach. Historia właściciela i autka, które tutaj naprawiamy, jest taka. Początkowo dostaliśmy wtryskiwacze elektromagnetyczne bezkulkowe do naprawy. Dostaliśmy je drogą pocztową i te wtryskiwacze naprawiłem, klient zamontował, no i chyba był zadowolony, bo do nas wraca. Wraca, ale już nie z wtryskiwaczami, tylko autko przyjechało jeszcze raz na modyfikację oprogramowania skrzyni biegów DSG, czyli przełożenia punktów. Zmieniliśmy te przełożenia tak, żeby ta skrzynia się nie męczyła, żeby ten samochód mógł normalnie sobie być eksploatowany, czyli przełożyliśmy punkty na poszczególnych biegach, nie ruszając pierwszego biegu, drugiego, od trzeciego wzwyż. Skrzynia biegów pracuje w zakresie w tej chwili 1700-2400, także nie męczymy już tutaj samochodu, nie męczymy skrzyni biegów, nie powodujemy tutaj nadmiernego zadymienia, złej eksploatacji i tak dalej, nadwyrężania koła dwumasowego. To zostało zrobione. Kolejna wizyta to jest już teraz ta, czyli trzecia, i tutaj mieliśmy zweryfikować stan samochodu, ponieważ pojawiły się gdzieś wycieki. A wycieki były tutaj pod pokrywą zaworową, czyli wszystko wyciągnęliśmy, ale że te pokrywy mają tendencję do krzywienia się. Zamówiliśmy nowiutką z ASO pokrywę, uszczelkę, nowe zestawy montażowe, wtryskiwacze. Wszystko zostało ponownie złożone na świeżo. W tej chwili jest tutaj wszędzie sucho. Kolejnym etapem, który robiliśmy, to w zleceniu klient powiedział sprawdzić turbosprężarkę, zdiagnozować dobrze samochód, bo ktoś mu coś powiedział, że pewnie turbosprężarka już jest słaba. Turbosprężarka została zweryfikowana, nie znaleźliśmy w niej kompletnie niczego. Braki luzów, cichutka, zero wycieków na dolot, zero wycieków na wydech. Klient sobie tutaj po swojemu założył taki separator oleju. Tego nie dotykamy, tak klient chciał, tak sobie zrobił. No i finalnie po tych wszystkich zabiegach auto przeszło pomiary na hamowni i teraz po tych wszystkich zabiegach wyszło to tak, już Wam pokażę. I pomiary na wymienionej pokrywie, uszczelce, naprawionych przeze mnie wtryskiwaczach, diagnostyce turbosprężarki, DPF-u, EGR-u mamy właśnie takie. Jest bardzo ładna, idealna krzywa. Samochodzik pokazał 151 koników fabrycznie i 361 Nm. I teraz robię jeszcze finalnie chip tuning w tym samochodzie, bo klient chce, żebyśmy tak kompleksowo go tutaj do końca zrobili. To też robię. Za chwileczkę wgramy już program, który przygotowałem. Zmierzymy i również Wam pokażę. Autko uruchomione, upięte i co? Lecimy z pomiarem i zobaczymy, co nam się udało zrobić. No i wyszło to tak, już Wam pokazuję. Pomiary fabryki czerwone, pomiary po programie niebieskie, zrobione do jazdy, bez szału, bez wydziwień, bez ciśnięcia. Także tak to wyszło. Mieliśmy 151 koni, mamy 179 koni. Mieliśmy 361 Nm, mamy 425 Nm momentu obrotowego. Także pasacisko kompleksowo ogarnięte, od trysków po turbosprężarki, DPF-y, wycieki jakieś tam z miski, pokrywy zaworowej,
demontaż, montaż wtryskiwaczy, naprawę wtryskiwaczy, jest wszystko od A do Z na tip-top. Myślę, że operacja się udała. Poczekamy jeszcze tylko na to, co powie nam na to właściciel. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego dzionka życia.